Witam w drugiej części cyklu o cięciu i przycinaniu roślin. Dzisiejszym bohaterem odcinka będą rośliny łodygowe. Na szkicu wykonanym piórkiem, węglem i aerografem przez znanego artystę grafika, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Serocku, widzimy przykładową roślinę łodygową. Jak widać, roślina posiada łodygę, liście, stożek wzrostu zwany popularnie czubkiem. Często na ulicy można spotkać wiele stożków wzrostu, ale nie należy się tym sugerować. Zaznaczyłem też korzenie, poziom gruntu zwanego podłożem i poziom wody zwanej wodą. Co jeszcze należy wiedzieć o roślinie łodygowej, aby dokonać jej cięcia? Otóż ważną, dla niektórych zaskakującą informacją jest, iż liście wyrastają z węzła. To miejsce, gdzie wyrasta listek, taki czy też inny, zwane jest węzłem. Część łodygi, która znajduje się pomiędzy dwoma węzłami, nazywamy, tu niespodzianka, międzywęźlem. Szok normalnie, ale to bardzo ważne informacje, bo cięcia dokonujemy nie w węźle, tylko w międzywęźlu i to nie w byle jakim miejscu tego międzywęźla. Prawidłowego cięcia rośliny łodygowej dokonujemy w międzywęźlu tuż nad węzłem z liśćmi. Cięciem absolutnie nieprawidłowym, za co grozi kara wygnania z kraju, jest przycięcie rośliny tuż pod węzłem. Dlaczego? Dlatego, że pozostawiony kawałek łodygi aż do poniższego węzła zgnije. I tu kolejne pytanie, dlaczego? A dlatego, że nowe łodygi wyrastają tylko i wyłącznie, powtórzę, tylko i wyłącznie z węzła, czyli tego miejsca, gdzie są liście. Tyle mówi teoria. A jak wygląda praktyka? Przy większej ilości roślin praktycznie nie ma większej możliwości szukania tego wymarzonego miejsca do cięcia. Tnie się tak, żeby było równo i tyle. Szczególnie niskie łodygowce typu na przykład Hemiantusa. Generalnie z poprawnym cięciem można się bawić w przypadku poszczególnych egzemplarzy rośliny łodygowej, no i kiedy jesteśmy perfekcjonistami w każdym calu albo centymetrze. O tym, po co tniemy rośliny, już mówiłem w poprzednim odcinku w 6 minucie i 39 sekundzie, ale powtórzę. Łodygi tniemy, aby roślinę skrócić, rozmnożyć i nadać odpowiedni kształt. Odnośnie skracania chyba nie warto mówić. Każdy skraca tak jak chce i na jakiej wysokości chce. Odnośnie rozmnażania. Każda odcięta część łodygi z przynajmniej dwoma węzłami nadaje się do posadzenia. Oczywiście najlepiej przyjmie się szczytowa część łodygi, czyli wspomniany wcześniej czubek. Przy przycinaniu rośliny można więc te wszystkie szczyty wykorzystać do posadzenia obok albo w innym miejscu. Albo też w całkiem innym akwarium. Dwa węzły to minimum, natomiast poleca się raczej sadzenie większych kawałków łodygi. Dlaczego? Bo ponieważ przeważnie pierwszy węzeł ląduje przy sadzaniu pod poziomem podłoża i nie wypuści już nowych łodyg. Teoria mówi, że z każdego węzła mogą wyrosnąć dwa nowe odrosty, czyli dwie nowe łodygi. Praktyka wskazuje jednak, że tak się dzieje przy starej, dobrze ukorzenionej roślinie. Przycięty kawałek rośliny wsadzony w podłoże jest tak słaby, że przeważnie potrafi wypuścić zaledwie jedną łodygę z jednego kąta liścia, a w drugim kącie pozostaje uśpiony stożek wzrostu. W przypadku sadzenia czubka rośliny w ogóle nie pojawiają się nowe odrosty, bo cała energia rośliny pójdzie na główny stożek wzrostu. Oczywiście zdarzają się przeróżne anomalie, ale w planowaniu rozmnażania swoich roślin w akwarium nie należy ich brać pod uwagę. A teraz odnośnie cięcia w celu nadania odpowiedniego kształtu. W przypadku łodygowca najpierw powinniśmy wybrać miejsce, gdzie dokonać pierwszego cięcia. Przyjmuje się, że najniższe cięcie powinno zostawić w gruncie korzenie i łodygę z trzema węzłami. Dlaczego? Bo niższe cięcie może zabić roślinę. Nie musi, ale może, więc cięcie na trzy węzły jest cięciem bezpiecznym. Przypominam, że roślinę przycinamy tuż nad trzecim węzłem. Oczywiście każde cięcie powyżej trzeciego węzła jest dobre i zależy tylko od nas samych, czyli od tego, jaki wygląd rośliny chcemy uzyskać. Dla potrzeb łatwiejszego zrozumienia przyjmijmy, że moja ślicznie narysowana roślina po cięciu wypuści dwie nowe łodygi. Każda z tych łodyg po przycięciu jej ponownie nad trzecim węzłem wypuści kolejne dwie łodygi. Cięta roślina łodygowa to swego rodzaju ciąg geometryczny. Z jednej łodygi wyrastają dwie, z dwóch cztery, czterech osiem i tak dalej. Teoretycznie
Można by tak ciąć roślinę w nieskończoność. Niestety, a może stety, są dwie sprawy, które to uniemożliwiają. Pierwsza to poziom wody. Wyżej ciąć już się nie da, jeśli chcemy zatrzymać roślinę pod wodą. Natomiast drugą sprawą, znacznie poważniejszą, jest wygląd naszej rośliny. Im częściej roślinę przycinamy, tym więcej nowych łodyg wypuszcza. Im łodyg jest więcej, tym roślina jest coraz bardziej gęsta, a to powoduje, że kolejne łodygi są coraz bardziej wątłe, mają coraz mniejsze liście, bo walczą o dostęp do światła. Można oczywiście spróbować przyciąć naszą roślinę ponownie bardzo nisko, ale przypominam, że na dole zostawiliśmy tylko trzy węzły, więc albo nam się uda i roślina wypuści nowy pęd, albo ją zabijemy. Więc jakie jest rozwiązanie? Po prostu w pewnym momencie, kiedy roślina staje się coraz bardziej wątła, odcinamy najładniejsze szczyty, potem wycinamy lub wyrywamy naszą roślinę i wywalamy do kosza. A szczyty lub jeden szczyt, jak kto woli, sadzimy na jej miejscu. I cały proces cięcia i przycinania zaczyna się na nowo. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć? Na przykład to, że często się zdarza, iż aby wyhodować ładną roślinę łodygową, wcale nie warto przycinać, że tak powiem, rośliny matecznej. Często sprawdza się ucięcie czubka, wyrwanie starej rośliny i posadzenie odciętego szczytu w podłożu. Kiedy wyrośnie dość wysoko, ponownie można go odciąć, część łodygi z korzeniami wyeksmitować z akwarium i posadzić szczyt ponownie. Często stosuję tą metodę i rośliny są wtedy znacznie większe i bardziej soczyste niż te, które wyrastają z przycinanej starej rośliny. Widać to najlepiej przy roślinach szybko rosnących typu rogatek czy wywłócznik. Spróbujcie sami, a zobaczycie efekt. Tyle miałem do powiedzenia na temat przycinania roślin łodygowych. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę umieścić je w komentarzach. W następnym odcinku zajmiemy się roślinami rozetowymi, mchami i wątrobowcami.